Michał Cichy, MMA.pl, znajdujemy się na PLMMA72, ze mną jest zwycięski Karol Linowski. Karol, jak dla Ciebie, jak myślisz, jak ta walka się dla Ciebie potoczyła, czy jesteś zadowolony z jej przebiegu? Wiesz co, jestem bardzo zadowolony, cały czas tą walkę starałem się kontrolować, trzymać dystans lewą ręką, szukać dogodnej pozycji, nad tym trenowałem przez ostatnie kilka miesięcy, żeby nie podpalać się, tylko spokojnie walczyć, a nie bić się jak na awanturze pod warzywniakiem. To dobrze przetrenowaliśmy. Myślę, że udało mi się pokazać, że coś w tym kierunku właśnie się dało zrobić. No było widać właśnie ten game plan i to takie wyczucie w tej walce. Chciałem Cię jeszcze zapytać, bo ciężko mnie zapytać o Twoje oko, bo wyszedłeś z przekrwawionym całym okiem i chciałem zapytać, jak do tego doszło? Jakiś palec na treningu? Czy... Tak, tak. Przez ostatnie przygotowania dużo sparowaliśmy. No, na jednym ze sparingów opuściłem prawą rękę, tam dostał się palec do oka. Widać, jakby to było uszkodzone, aczkolwiek to dokładnie przebadałem. Też z tomografem, nie ma tam żadnego uszkodzenia, to jest tylko krew zablokowana pomiędzy spojówką a twardówką. Myślę, że jeszcze z 2 tygodnie i całkowicie to zejdzie. Na początku wyglądało to dużo gorzej. No ale to był właśnie ten cykl przygotowawczy. To też mi przeszkodziło tak się do końca przygotować, ponieważ musiałem pod koniec zrezygnować trochę ze sparingów. Ale robiliśmy tarcze, także tutaj było właśnie widać bardziej te przygotowanie na tarczy, gdzie trenowaliśmy ten dystans, a nie na takich typowych sparingach, gdzie było jak najwięcej walki. Podczas walki był dość słyszalny Twój doping dla Ciebie, naprawdę cała hala była za Tobą. Czy to Ci pomagało, czy w ogóle słyszałeś ten doping w trakcie walki? Wiesz co, słyszałem go cały czas, bardzo mi to pomagało, tak naprawdę to zwycięstwo muszę im dedykować, to dzięki nim tak naprawdę. Rozumiem. W Twoim klubie jest dość dużo zawodników w Twojej wadze w 84 i chciałem zapytać, czy mógłbyś z nimi walczyć na przykład w kolejnej walce, czy odrzucasz w ogóle walki ze swoimi kolegami z klubu? Wiesz co, nie bierzemy w ogóle takiej opcji pod uwagę, żeby ze sobą nawzajem walczyć. My ze sobą walczymy na sparingach i na pewno to jest jeszcze na takim tle koleżeńskim. Nikt sobie też nie żałuje, nie traktujemy się tam tak naprawdę w walce. Zapominamy o tym, że jesteśmy kolegami, robimy ciężkie sparingi, później sobie przybijamy piątkę, szanujemy się i na pewno nikt z nas między sobą nigdy by nie zawalczył. Rozumiem. Na następnej gali PLMA będziesz walczył w maju? Jeżeli dostanę takie zaproszenie, to pewnie skorzystam, aczkolwiek myślałem o jakichś wakacjach teraz, po tej walce i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy da się te wakacje pogodzić z galą majową. Rozumiem. Dobrze, Karol. Ja już Cię nie będę męczył. Gratuluję oczywiście zwycięstwa. Życzę kolejnych. Dzięki za wywiad. Dziękuję.